Benedykt XVI zostawił światu swój duchowy testament. Co z księdza arcybiskupa perspektywy jest najistotniejsze w jego odczytywaniu? Jakie były odczucia, gdy spotkał się ksiądz arcybiskup z tym tekstem po raz pierwszy? Jest to bardzo ważne, żeby pamiętać, że on został spisany zaledwie rok po rozpoczęciu pontyfikatu przez Benedykta XVI, 29 sierpnia 2006 roku w Castel Gandolfo. I tam jest perspektywa zarysowana, która odnosi się do przeszłości i perspektywa, która odnosi się do przyszłości. Jeżeli chodzi o to, co odnosi się do przeszłości, to papież dziękuję Bogu za wszystkich ludzi, których mu zesłał, których postawił na jego drodze. Dziękuję za rodziców, dziękuję za rodzeństwo, dziękuję za tych, którzy towarzyszyli mu w drodze do kapłaństwa, dziękuję za swoich uczniów, których mógł kształcić i za swoich współpracowników. Natomiast w odniesieniu do przyszłości bardzo ważne jest to, aby zrozumieć, że ten testament może być źródłem nadziei co do przyszłości Kościoła i wiernych i wiary. I mówi tam papież o tym, że było bardzo wiele hipotez stawianych w biblioznawstwie, czy też w teologii, które wydawały się hipotezami, których nigdy nie będzie można podważyć, a po niedługim czasie okazywało się, że one są nieprawdziwe. Także najważniejsze jest to, żeby nie polegać na pseudonauce, tylko na credo, na wierze. To ma największe znaczenie, na wierze naszych przodków, którzy w tej wierze żyli i w tej wierze to dokonali żywota. Papież Benedykt XVI wybrał Polskę jako miejsce swojej pierwszej pielgrzymki w 2006 roku. Co było głównym powodem tej decyzji? Dlaczego Polska stała się tym pierwszym wyborem na podróż zagraniczną Ojca Świętego? To jest ein ganz einfacher Grund. To jest bardzo prosty powód. Papieżowi zależało na tym, żeby tego zaszczytu dostąpił kraj, który dał Kościołowi katolickiemu Jana Pawła II. To był też wyraz uznania dla wielkości i dla znaczenia tego wielkiego papieża. Und für die Bedeutung dieses Papstes aus Polen.